Szanowni Państwo, Święto Wojska Polskiego. Muzeum przygotowało dla Państwa dodatkowe atrakcje dla turystów, dla zwiedzających. Jedną z nich jest otwarcie wystawy plenerowej Konie w formacjach granicznych autorstwa doktora Antoniego Krzysztofa Sobczaka, którego Państwu przedstawiam. Jest z nami także prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, pan Waldemar Bocheński. Witam. Szanowni Państwo, po otwarciu wystawy odbędą się pokazy walk rycerskich, a następnie pokazy konne. Ja w tej chwili oddaję głos autorowi wystawy, panu doktorowi Antoniemu Krzysztofowi Sobczakowi, wicedyrektorowi Muzeum Historii Polski w Warszawie. Dziękuję panie dyrektorze. Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy mnie słychać. Po ponad 2 latach od... Może tutaj, bo jest łączność, z portalem. Po ponad 2 latach od pierwszego wernisażu tej wystawy, który miał miejsce w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie przy Agricoli. Wystawa zwiedziła wiele miejsc w kraju i można powiedzieć, że za granicą, ponieważ była też prezentowana w czeskiej Ostrawie. Trafiła tutaj do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, gdzie tematycznie konie także odgrywały w bitwie grunwaldzkiej dość znaczącą rolę. Chorągwie zaciężne zarówno po jednej i po drugiej stronie były wyposażone właśnie w te zwierzęta. Wystawa pokazuje mało znane wątki, albo prawie nieznane, poświęcone koniom. Nie jest to wystawa rocznicowa, natomiast chciałbym, tak jak tutaj zasygnalizowałem wcześniej, zwrócić uwagę, że konie w dalszym ciągu w formacji granicznej, czyli straży granicznej, są wykorzystywane dzisiaj. W kilku placówkach Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej pełnią służbę graniczną do dzisiaj. Konie wykorzystywane są także do służby w policji, więc ten koń nie został do końca wyrugowany ze służby, ale skala jego wykorzystania w tej służbie jest dzisiaj trochę inna, jak w okresie II Rzeczpospolitej. Wystawa, można powiedzieć, że składa się z 2 modułów. Pierwszy moduł dotyczy różnego rodzaju formacji granicznych, które w latach 1918-1939 pełniły służbę. Ten model ochrony granicy przed wojną trochę się zmieniał, więc pokazujemy tutaj także formacje, które powstały, czasami funkcjonowały 2, 3, 4 miesiące i przekształcano je w inne formacje. Niemniej jednak pomysł na ochronę granicy w okresie II Rzeczypospolitej i potrzeby w tym zakresie bardzo się zmieniały. Tutaj takim, powiedzmy, dość powszechnie znanym w historii jest fakt, i tu akurat rocznica w tym roku, utworzenia w 1924 roku Korpusu Ochrony Pogranicza. I tak się utarło już chyba, że ten Korpus Ochrony Pogranicza to zajmował się ochroną granic przed wojną. My tutaj na tej wystawie pokazujemy, że nie tylko korpus, także inne formacje. Natomiast przybliżamy całą procedurę służby tych zwierząt, służby granicznej, łącznie z podaniem wielu takich drobnych, mało znanych lub nieznanych faktów wynikających z ochrony weterynaryjnej, z pielęgnacji koni, no i tego, w jaki sposób ten koń jest upamiętniany. Czy to na znaczkach pocztowych, na numizmatach, czy innych publikacjach. Myślę, że te 25 plansz, które zajmuje wystawa, dostarczą Państwu takich treści,
które zaciekawią wszystkich niezależnie od wieku i tego Państwu wszystkim życzę, dziękując za uwagę. Pan kolega Krzysztof, pan dyrektor, wicedyrektor Muzeum Historii Polski opowiedział, właściwie nakreślił tę historię formacji. Tu musimy zwrócić uwagę, że od 1918 roku do 1924 władze próbowały stworzyć organizację, która byłaby w stanie zabezpieczyć granice. Przechodząc i omawiając planszę, pokażemy Państwu, że ta pierwsza formacja powstała jeszcze zanim formalnie odzyskaliśmy niepodległość. Na razie nie będę o niej mówił. Natomiast okres od 1918 do 1924 roku to jest 6 takich burzliwych lat, kiedy planowano, tworzono i w chwili, kiedy ta formacja, dana formacja powstawała, powstawała nowa koncepcja, była przekształcana, a wszystko to, aby dostosować wcześniej funkcjonujące jednostki liniowe do potrzeby ochrony granic. Zobaczycie Państwo szczegóły na planszach. Ja przekazuję tutaj koledze dyrektorowi, aby oprowadzał. Dziękuję. Proszę Państwa, Pan Prezes wspomniał o pierwszej formacji, która została utworzona decyzją Rady Regencyjnej w 1917 roku. I to, co jest ciekawe, to to, że już wtedy myślano o budowie struktur władzy państwowej, także tej związanej z ochroną granic. Została utworzona, wtedy to się nazywało Polska Królewska Straż Skarbowa. Nie wiadomo było jeszcze, jaki ustrój będzie obowiązywał w tym kraju, stąd ta nazwa. Myśmy te plansze zatytułowali Straż Skarbowa i jedno z niewielu zdjęć, które się zachowały, to jest zdjęcie ze zbiorów prezesa Bocheńskiego, kursu, który został utworzony w Łodzi, trzeciego kursu Szkoły Skarbowej, Straży Skarbowej. Są jeszcze dwa zdjęcia. Pierwszy kurs w Warszawie to jest zdjęcie z 2 października 1918 roku, wykonane na Błoniach w Warszawie, co, jak Państwo wiecie, dowodzi, że to było jeszcze przed proklamacją niepodległości. A więc trzeba mówić tu o przygotowaniach do budowy struktur państwa i to właśnie w decyzjach Rady Regencyjnej widać. Później po 11 listopada naczelnik państwa Józef Piłsudski dekretem z 18 grudnia, tymczasowym dekretem 1918 roku, utworzył Straż Graniczną. Ta nazwa będzie się przewijała w kolejnych okresach. Tutaj pojawia się raz pierwszy, więc o takim stuleciu Straży Granicznej można mówić już w 2018 roku. Tutaj prezentujemy fragment tego dokumentu, na podstawie którego naczelnik państwa powołał taką formację graniczną. Jak Państwo zapewne dzisiaj też obserwujecie, różnego rodzaju zmiany władzy, decyzje. Wtedy też mieliśmy taką sytuację, że zmieniały się poglądy na koncepcję ochrony granicy państwowej. Czasami zwyciężała ta koncepcja cywilna, czasami wojskowa i po kilku miesiącach funkcjonowania Straży Granicznej została ona przekształcona w Wojskową Straż Graniczną. Ja tutaj zwrócę Państwa uwagę jeszcze na kolejną formację, czyli strzelców granicznych.
Mówiąc o tych trzech formacjach, które w krótkim okresie czasu od 18 do 20, w zasadzie pierwszego roku, ale już w końcu 20 roku, to była kolejna zmiana. Po to tylko, żeby zwrócić Państwa uwagę, że wszystkie te trzy formacje miały charakter formacji konnych. Więc one były zbudowane, stworzone, sformowane na wzór jednostek kawaleryjskich. I tamta ilość koni była znaczna. Następnie mówimy o różnych takich formacjach celnych. Ja nie będę dłużej tu Państwa zanudzał. Zachęcam do tego, żeby zapoznać się z treścią, ale muszę powiedzieć o straży celnej, która w zasadzie zręby, projekty były już przygotowywane na początku lat 20., ale formalnie od 22 roku zaczęła przejmować kolejne odcinki granic. Okazało się, że ta formacja nie jest za bardzo wydolną formacją, nie jest w stanie szczególnie na granicy wschodniej tej granicy uchronić. Tam mieliśmy taką sytuację, że nawet kilkudziesięcioosobowe grupy różnego rodzaju naszych sąsiadów zza wschodniej granicy przenikały w głąb po 30 km po to, żeby się zaopatrywać, żeby rabować, więc ta granica nie była bezpieczna, rejon pogranicza także nie był bezpieczny i skutkiem, w wyniku decyzji trzech ministrów w roku 1924 został utworzony Korpus Ochrony Pogranicza. Tam konie pełniły trochę inną rolę, to już nie była tylko i wyłącznie formacja konna, chociaż były szwadrony kawalerii. No i w roku 1928, w marcu, zapada decyzja o utworzeniu Straży Granicznej, czyli mamy do czynienia raz kolejny z tym pojęciem Straż Graniczna na bazie jednostek terenowych Straży Celnej. Zostaje utworzona nowa formacja i ona przyjmuje ochronę granicy na tym odcinku, o którym już wspomniałem wcześniej, czyli praktycznie od Suwałk po prawy brzeg Wisły, to był Mazowiecki Inspektorat Okręgowy i takich inspektoratów okręgowych było 5, z takim krótkim rocznym okresem, gdzie jeszcze był Inspektorat Wewnętrzny jako 6. Później ulegało to pewnym modyfikacjom organizacyjnym, ale w każdej z tych jednostek, takich jak komisariat, praktycznie poza tymi komisariatami miejskimi, konie w ilości przeważnie dwóch koni, konie pełniły służbę graniczną. Dość rygorystycznie postępowano w odniesieniu do osób, które zajmowały się koni. Strażnik graniczny, ten dzisiaj byśmy powiedzieli potocznie mundurowy, nie zajmował się pielęgnacją konia. On był od realizacji innych zadań. W tym celu był pracownik cywilny, który tym koniem się zajmował, który zajmował się jego pielęgnacją, natomiast nadzór sprawowali strażnicy. Cała druga część, ten drugi moduł wystawy dotyczy właśnie służby koni Straży Granicznej. No, mogę długo na ten temat. Myślę, że tutaj pan prezes jeszcze coś powie. Jeżeli będą jakieś pytania, to postaramy się odpowiedzieć. Wystawa powstawała dość szybko, praktycznie w grudniu 2022 roku została otwarta, czy w listopadzie, tak. Później była eksponowana w Przemyślu, w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, w Chełmie, w Ostrowi, w Ostrawie, w Ostrawie, Częstochowie. No i będzie działać.
To może już teraz będzie mnie ponownie słychać, ale coś przerywa chyba. To może jednak... Postaramy się. Proszę Państwa, chcemy przypomnieć parę faktów historycznych, takich trochę zapomnianych, związanych z tematyką ochrony granic, czyli taką tematyką na czasie, na bieżąco. Dzisiaj mamy do czynienia z trochę inną formułą ochrony granicy. Ja nie chcę przez tę wystawę, czy my nie chcemy tutaj przesądzać, czy ta ochrona granicy jest lepsza czy gorsza. Zupełnie inne warunki. Natomiast skuteczność ochrony granicy w oparciu o służbę zwierząt, także psów służbowych czy psów granicznych, to jest jakby i dzisiaj na czasie. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli będą pytania, postaram się odpowiedzieć. Ponieważ zajmuję się badaniami poświęconymi ochrony granic czy formacji granicznej dość długo, bo w maju minęło 10 lat. No i przez ten czas powstało kilka publikacji, jak ja to mówię. To trochę na ten temat wiem. Ale w dalszym ciągu czuję niedosyt, więc może nie wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w uzupełnieniu tego, co kolega Krzysztof, dyrektor, powiedział Państwu, ja pragnę przypomnieć, że odzyskujemy niepodległość w 18 roku, a już w 19 roku musimy walczyć na wschodzie o granicę. Po traktacie ryskim, kiedy ta granica wschodnia w jakiś sposób została może nie unormowana, ale nakreślona na mapie i wyznaczona w terenie, zaczęły się działania wschodniego naszego wówczas sąsiada, no Związku Sowieckiego, który starał się obniżyć autorytet Rzeczypospolitej na forum międzynarodowym. Przez granicę słabo strzeżoną przechodziły, właściwie konno przejeżdżały oddziały 100, 200, 300 osobowe, które napadały na miasteczka, napadały na twory, rabowały, paliły, kradły, gwałciły. Muszę Państwu powiedzieć, że wiele przypadków znanych jest po pojmaniu tych napastników. Byli to funkcjonariusze wojsk NKWD, którzy po prostu po służbie przebierali się w cywilne ubrania, ale ze swoim sprzętem, z karabinami maszynowymi, CKM-ami na taczankach zajeżdżali w głąb Polski. I stąd po wymordowaniu ludności w Stołpcach, po zamordowaniu 5 policjantów, po napadzie na pociąg pod Łunińcem, gdzie wyciągnięto księdza biskupa, wojewodę, rozebrano ich i wybatorzono. Oczywiście obrabowano wszystkich podróżnych. Rada Ministrów podjęła decyzję natychmiastową utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza. I ten korpus miał objąć wszystkie granice Rzeczypospolitej. I wtedy ujawniły się niechęci wewnątrz kraju. Część, nazwijmy sobie celebrytów z tamtych czasów, zaczęła twierdzić, że Polska militaryzuje się po to, aby wywołać kolejną wojnę, napaść na Niemcy. Poprzez wyprowadzenie, że tak powiem, tej teorii na zachód Europy, Francja, Anglia zmusiły Polskę do rezygnacji z utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza na granicy zachodniej. Korpus powstaje na granicy wschodniej i właściwie w ciągu 3 lat rozwiązuje problem bezpieczeństwa, pacyfikuje ten stan płonącej granicy, ludzie znowu zaczynają żyć w normalnych warunkach. Na zachodzie służbę w tym czasie pełni Straż Celna,
jednak trwają przygotowania do przekształcenia tej cywilnej formacji, formację militarną, ale zakamuflowaną tak, aby ci niechętni w kraju i również na za granicą, aby byli przekonani, że powstanie formacja cywilna. I utworzono Straż Graniczną, formację umundurowaną dokładnie tak samo jak korpus. Uzbrojoną dokładnie tak samo jak korpus. Troszeczkę inne były oznaki stopni i proszę Państwa, podporządkowano tę formację ministrowi skarbu. I cały Zachód i celebryci uwierzyli, że powstała formacja cywilna, nie będąca wojskiem. Natomiast ta formacja była ściśle podporządkowana ministrowi spraw wojskowych i ministrowi spraw wewnętrznych. I stąd to czteroletnie opóźnienie w 1928 roku powstaje Straż Graniczna. Dalej już wszystko mamy na planze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeżeli są pytania, to...